chciałabym wszem i wobec ogłosić, że uroda to nie wszystko, a że bardzo się cieszę, że Rafał jest takim, a nie innym człowiekiem, z którym się świetnie dogaduję i z którym mogę porozmawiać o wszystkim. Fajnie przy tym, że jest przystojny, bo po prostu bardzo dobrze będzie wyglądał, będzie fajnie wyglądał na parkiecie. Także cieszę się z tego zestawienia i tak jak mówię, ja zachowuję na sali pełen profesjonalizm, a co będzie, zobaczymy. Jak sobie radzi twój partner? Bardzo dobrze sobie radzi. Jest ambitny i pracowity, a to najważniejsze. Słyszę muzykę, to też dość ważne, bo nie wszystkim się to udaje. No i fajnie, no już całkiem dużo potrafi. Gdzieś tam musimy poruszyć każdy taniec, bo potem nie wiadomo, co nam się trafi z odcinka na odcinek, jak mam nadzieję będziemy przechodzić. No i tak sobie trenujemy, dużo trenujemy, naprawdę dużo trenujemy. Sprecyzujmy, dużo czyli parę godzin dziennie i to codziennie. Mieliśmy dosłownie 3 dni przerwy w sierpniu, a od początku po parę godzin dziennie grzejemy na sali. W tym treningu jest wszystko, bo jest i rozgrzewka, i taniec, i rozciąganie, więc jakby tutaj kompleksowo. Powiedz, zdradź, z czym sobie ewidentnie nie radzi. Jest troszkę sztywny, bo jest bardzo mocno umięśniony, więc jakby to ciało musimy bardzo mocno rozluźnić i uelastycznić. I to też robimy, dlatego też się rozciągamy, oprócz zwykłego tańca. No i mam nadzieję, ja już widzę, że to procentuje, bo widzę, że to jego ciało jest coraz bardziej, ma więcej możliwości do poruszania się, a nie jest takim po prostu sztywnym człowiekiem. No więc te mięśnie z jednej strony super wyglądają, z drugiej strony czasem w tańcu trochę przeszkadzają, bo to nie do końca te mięśnie, które być powinny w tańcu. To są zupełnie inne partie mięśniowe. W tańcu potrzebujemy tych wewnętrznych mięśni i on zaczął odkrywać, że ma niektóre mięśnie, o których sobie nawet nie zdawał sprawy.